jedzie. Nie ma szyb, nie szkodzi. Tylko ten, który jest o ten. W międzyczasie nam się droga skończyła. A to jest główna droga. Znowu przejeżdżamy przez jakieś miasteczko. I znowu rażą nas śmieci. To po prostu ci ludzie stoją w śmieciach dosłownie. Jeszcze nie było takiego kraju, z którego tak bardzo chcieliśmy wyjechać. Nie ten pierwszy, tylko ten, który jest o ten. Ale tego kurwa, tego vana. Aha, tego vana przed nami. Ten samochód z tym gazem, tam mu się w ogóle nie zamykają drzwi. Ale to już pewnie nie... Bela, kozy. Ojej, jak po tej stronie mu się nie zamykają. Bela. Bo tam te poprawy... się nie domykają, ale te po lewej to w ogóle po prostu wow, jak podjedziemy bliżej to będę mogła pokazać. I on tak na nas patrzył. No i no i do tej pory byliśmy złomkiem po prostu w każdym kraju, a teraz już nie jesteśmy złomkiem, tylko luksusowym samochodem w porównaniu do tego co tu jeździ po prostu. Nie są pod Warszawą, gdzie no. Teraz. Nie, no jest tak strasznie, że... Paris, Dakar! Tak strasznie, że śmiesznie po prostu. Spoko. Pchamy do przodu. No powiem tak, że nowym kamperem to nie proponuję tu przyjeżdżać, no. Żadnym. Bo można sobie porysować auto, no. Daleko by pewnie nie zajechał. I strach by było się gdziekolwiek zatrzymać. Welcome to Africa! And it's just the fucking beginning! Pierdolę,
pierdolę, ty. No to jest główna droga. Doesn't look it. A tu jeszcze pokażę, żeby nie było, że jestem gołosłowna. O, tak jak widzicie na mapie, tak? To jest główna droga wyjazdowa z miasta. Ze stolicy. Ze stolicy, tak? Jesteśmy zmęczeni. Już się robi późnawo. Mamy 5:30 teraz, tak więc jeszcze pojedziemy najwyżej godzinę, żeby dobrze wyjechać za miasto. I będziemy szukać czegoś do spania. Trafiliśmy teraz na jakiegoś upierdliwego gościa na kolejnym checkpoincie i wkurzył się, bo oni tam mają, jest taki znaczek tak na dole, nie, przy drodze, który jak teraz żeśmy zrozumieli oznacza stop i tam trzeba stanąć i po prostu czekać, nie, a my na tych wszystkich punktach, no to zawsze żeśmy podjeżdżali i zawsze było ok, bo tak wszyscy inni robią, ja nie wiem zresztą. No tak czy inaczej, no się przyczepił. No tak więc wziął niedźwiedzia, poszedł tam, kazał mu wyjść z samochodu i po prostu dyskutują, nie wiadomo o czym, bez sensu. I tak wiadomo, że pojedziemy dalej. No i tak jak można się było domyśleć, oczywiście chcą pieniądze. Niedźwiedź się bardzo zdenerwował, tak więc zaraz zobaczymy. Bo już żeśmy tych checkpointów tutaj przejechali w Mauretanii chyba za 20 i po prostu na żadnym jeszcze nie było takiego cyrku, nie? Żeby to był pierwszy checkpoint, to byśmy tak pomyśleli, że tak, wiecie, trzeba i w ogóle, nie? Chociaż ja widzę tam naprzeciwko, tak daleko stoi tam ten znak i faktycznie tam ludzie stają, nie? Tu widocznie, wiecie, co checkpoint to kurczę inne zasady, nie? I na tym widocznie tak trzeba, no. Bo ja się nie zatrzymałem tam przy tym znaku. Ja mówię, kurwa, ten znak tylko says, it doesn't says fucking stop. It says 60 km an hour, then 40 km an hour, then 20, and the post is here. And infraction and 600. Ja mówię, no, call your fucking boss, pierdolę. I don't give a fuck. Then he said, let's make a T, call it 100. Ja mówię, no, nie mam czasu na to. Call your fucking boss, wyjebane mam. I przeszło. A ja. No, zarobiście. I don't give a fuck, call your boss, I'm no fucking paying. The boss is fucking here, not fucking there. No właśnie, bo tam nie jest znak stopu, tylko po prostu znak, który mówi, że będzie post, a nie stop. Dupę i kamieni kupę, kurwa, nie wiesz? Jak oni to próbują po prostu. Po prostu próbują, wiesz? Cwaniakują, nie? Jak się dasz zrobić, no to zarobiście, no. A jak widzą, że nie dasz sobie w ciulki nadmuchać, no to jeszcze cię szanują za to. No. Jedno, jak dobrze, że ciebie mam. Tam są fajne drzewka, tylko czy tam jest droga? Tak daleko od drogi. No tutaj to przynajmniej ładnie.
że jeszcze nie było takiego kraju, z którego tak bardzo chcieliśmy wyjechać. Wszystkie takie będą. Tak. Afryka chyba jednak nie skradnie naszych serc. One by one. Tak. No, zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Na razie nie jest fajnie. Na koniec jakże ciężkiego dnia mamy piękny zachód słońca. Zachody słońca w Afryce są faktycznie niesamowite. Bela! Ojej! Miało być o gotowaniu, a będzie o Beli. Bela obszczekuje, bo tam idą krowy. Tutaj jest taka dróżka, o, widzicie? I tam idą krowy, wracają do domu. I ten, ale popatrzcie, jaki zachód słońca. Po prostu wow. No, a ja chciałam powiedzieć, tutaj pięknie nasz grzeczny nowy synek, grzeczniusi, cichuteńki, nie to co ty, szczekaczko ty jedna. Widzisz, jaki on grzeczniutki jest? Ty też tak powinnaś być grzeczna, czekać, aż dostaniesz kolację. A my tutaj na kolację dzisiaj warzywa z kuskus. Tak? Kuskus i warzywa, to wszystko fajnie pomieszam razem, jest zawsze bardzo dobre. No, ale niedźwiedź musi kawał mięsa, więc jest to wielbłąd, takie steki z wielbłąda, a właściwie to, co nam zostało. No i heja, zaraz będziemy jadać. Trawę. A co ty tam robisz? No, ta uszczelka wyłazi. O, cholera. No nic, ja biorę się za swoje rzeczy. Dzień dobry. Chodź tutaj, Bele, chodź. Dzień dobry. Chodź. O, no chodź. No dzień dobry. I jak się spało? Wyspałeś się? No, wyglądasz na zadowolonego. Tak, dzień dobry. Fajnie, że się nie boi. Boi się troszkę, ale tak jest okej. Idziemy na spacer, co? A tutaj Bela nam, mam nadzieję, pomoże. Chodź, chodź, musisz mu pokazać, wiesz? Chodź, bo on za tobą będzie szedł, chodź. Nie chcę go właśnie ciągać, chcę, żeby on sam wychodził. Chodź, 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 idziemy, chodź. No chodź, no chodź. On musi się nauczyć, bo nie jest wszystko takie proste. Prawda? To nie takie proste jest. Chodź. Chodź. Ale musisz się nauczyć na smyczy chodzić, tak? A ty co tam? A, krowy. Krowy idą na pastwisko. Takie afrykańskie. Z garbami. O. Ktoś chyba się jeszcze nie wyspał. Co? Nie chcesz iść? Nie? Słuchajcie, idzie, idzie. Zostawiłam go tam i jednak przyszedł do nas. No przyszedł. Fajnie. Chodź, chodź. Bardzo fajnie. No super. Belę muszę trzymać znowu na smyczy, bo wiecie co, jest dużo zwierząt dookoła. I ona nie słucha, no po prostu leci tam, obszczekuje te... A tu były osiołki przedtem, teraz krowy. Tutaj niedaleko jest wioska. I to taka ona troszkę jest... Nie słucha się, no. O, będzie kupa, to dobrze. Znaczy, że zdrowy. Tu nie będę pokazywać, ale zaraz zobaczę, czy ta kupa dobra jest i czy na pewno zdrowy chłopak. Wygląda dobrze. No. Super.
wszystko w jak najlepszym porządku. Tak więc spokojnie. Jesteśmy na dobrej drodze. Chodź, biedaczku, nie bój się. Chodź, idziemy. Chodź, pochodzimy sobie. No. Widzicie, on ma taką właśnie taką postawę uciekającą. On, te psy wszystkie boją się ludzi, bo jak wiecie, ci ludzie je ciągle gonią, a jeszcze on po takich przejściach, no to wiadomo, że się boi ludzi, nie? I cały czas ma taką postawę po prostu uciekającą. Ale mamy nadzieję, że się oswoi. Tak szczerze właśnie nie wiemy, co z tym biedaczkiem zrobić tak do końca. Jeżeli się uda znaleźć dla niego jakiś fajny domek, takie miejsce, gdzie na pewno będziemy pewni, że ktoś będzie o niego dbał, to może go zostawimy, ale ciężko będzie też. Bo jest bardzo fajny i w ogóle no, nie chcemy, żeby mu krzywda się stała. Szkoda, taki kochany piesek. Może zostanie z nami. Nie wiem. Zobaczymy. Pokaż się tutaj jeszcze. No fajny jesteś. Fajny chłop. No, fajny będzie z ciebie piesek. Bombastyczny. No, podkarmimy cię. Tak, nie będziesz taka chudzinka. No. Tak. No. Taka sierotka, nie? Fajny, fajny. O, widzicie, on sobie tu ładnie za nami idzie. Nie muszę go trzymać na sznurku, tak? Bo po prostu idzie za nami. Aczkolwiek nie odpinamy tego sznurka. Na wszelki wypadek, jakby coś mu strzeliło do głowy, to będzie można nadepnąć i go złapać. Jak wszędzie, tak i tu można trafić na miłych ludzi. Tutaj, gdzie teraz spaliśmy, tu jak widzicie, teraz jest pani z dziećmi, z synami. Najpierw przyszły te dzieci tutaj. Wiecie co, oni tam mają taki mały rowerek z kołami, który w ogóle nie ma opon, słuchajcie. I po prostu to nie jeździ, tylko one po prostu ciągnęły tego najmłodszego, tak pchały, nie? No więc przyszli tutaj, troszeczkę się przyglądali naszej Beli, nie? Bo ona tam poszła ich przywitać. A potem tutaj przyszła ta pani. A wczoraj wieczorem też przyszedł tutaj taki pan, który wypasał osiołki i też był bardzo sympatyczny i przyjechało tutaj 2 czy 3 samochody z pasterzami, z kozami, z wielbłądem i też wszyscy byli bardzo mili, naprawdę. Bardzo mili tutaj byli. Aż tak, aż dziwnie nam się zrobiło, po prostu bardzo miło i po prostu nie można żadnego miejsca jakby przekreślać. Piątkę? Tak. Ale za jedną paczkę czy za dwie? Nie, za jedną paczkę. $5? Tak. Mówi, nie, to dawaj pieniądze. Nie, to chodź do sklepu. Mówi, 3.
dodałem mu drugiego. Mówi, nie mam więcej. Ale jeszcze jeden. Nie, nie mam. Dobra, to idź już. No, bo miałeś $2 tylko przyszykowane. W sumie to i za dolara byś pewnie kupił. No, no nie wiem, bo tu też niby... Nie, nie jest tak tanio. Nie jest aż tak tanio. No. No, ale chciał 5, no. No i kupiłeś za 2. Nie, no to jest niesamowite tutaj. Po prostu... A wszędzie... W Maroku też się negocjuje ceny, ale po prostu tutaj jest to takie... Wow, to jest główna droga? Chyba tak. Znowu przejeżdżamy przez jakieś miasteczko i znowu rażą nas śmieci. To po prostu ci ludzie stoją w śmieciach dosłownie. O, tutaj to, co nie dokończyłam o tych ubrankach, to można się przyjrzeć. Kobiety mają takie po prostu czadory, tak jak w Iranie czy w Maroku też tam po prostu, czyli ten wielki materiał, który są tak na ukos zawinięte dookoła, a mężczyźni to właśnie mają te takie właśnie niebieskie prześcieradła. No czasem białe. Widzieliśmy. Aha. Tak, no. Patrz, to on przyjechał tu na bazar. Zamknij dziób. A wracając do tego targowania, to generalnie my nie mamy nic przeciwko targowaniu i to jest oczywiste, że się po prostu w wielu krajach te ceny dla turystów zawyża. Natomiast razi nas sposób, w jaki jest to robione. Przed chwilą mieliśmy kolejny checkpoint i tam ten mundurowy chciał od nas, no mówił, no co mi dacie, co mi dacie. A my udawaliśmy głupiego, że nie wiemy, o co mu chodzi, i pokazywaliśmy mu po kolei, a to paszport, a to kopie, a to dokumenty samochodu, i pytaliśmy się, co on chce. A on nie, bo on chciał pieniądze, ale my udawaliśmy, że nie wiemy, o co chodzi. Mówiliśmy po polsku i on potem przyszedł taki drugi i jak ten drugi przyszedł, to jemu się zrobiło głupio i poszedł. I powiedział, okej, to możecie jechać. Tak więc to nie jest fair. To jest takie nieprzyjemne. This is Africa. Są jacyś Francuzi, którzy nas wyminęli, bo z dziećmi jeszcze jadą. Zatrzymamy się, pogadamy z nimi. A chwileczkę żeśmy porozmawiali. To była taka młoda para z dwójką malutkich dzieci, słuchajcie. I ten gościu, on jest skydiving instructor, czyli to z samolotu, co wyskakują, co tak wysoko i bez tego spadochronu najpierw tam sobie robią różne figury, a potem dopiero otwierają spadochron. I on powiedział, że on w Senegalu ma pracę na 2 miesiące, więc jadą tam. Pewnie się spuskamy na granicy. Oni chcieli zrobić mały postój na jakiś posiłek, ale oni jadą dużo szybciej niż my, tak więc my będziemy jechać i najprawdopodobniej na granicy się spotkamy. Smażone banany. Jedliście kiedyś? Ja tutaj troszkę podpiekę sezam. I najlepiej na oleju kokosowym, ale może być też na maśle usmażyć i można dodać do tego jeszcze miód. No więc niebo w gębie. No, taki deserek.
No, powiem wam, że... Bela, Jezus, no, no nie dadzą, no jak nie... No, mam dość, jestem zmęczona.